Cześć kochani, tu Agnieszka. Słuchajcie, jesteśmy w Sinseju. Obiecałam Wam ostatnio mierzenie sukienek z Sinseja. Kręcę to w ten dzień, w który szorciki, więc wyglądam dokładnie tak samo, czyli sukienka z Shelina, Karl, Meliski na dole, zegarek mój ulubiony, tylko ściągnęłam sobie okulary. I tak, mam tutaj już sukienki naszykowane do mierzenia. Jest fajnie, są wyprzedaże, większość jest właśnie bardzo tania, także myślę, że warto przejrzeć, zobaczymy, czy znajdziemy coś fajnego fasonowo i cenowo. Także zaczynamy. Jeżeli film będzie się Wam podobał, zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i śledzić mnie na Instagramie, jeśli jeszcze tego nie robicie. I pierwsza sukienka jest taka długa, totalnie, ja mam 1,70 m, słuchajcie, i ona sięga mi do, no widzicie, do ziemi prawie. Jest fajna, taka, powiedziałabym, minimalistyczna, zobaczymy jaki jest skład, ale wydaje mi się, że może być całkiem spoko. Jak widzicie, jest z takich warstw materiału i z trójkątnym dekoltem, na plecach jest ładna całkiem, tylko nie wiem, czy to będzie widać. Trochę odstają te ramionczka, bo ich nie regulowałam, ale jest tak, jak widzicie, na krzyż i ramionczka, więc całkiem przyjemna, ładnie to wygląda, jest taka, wiecie, prosta, niby minimalistyczna, ale jest coś w niej. Zobaczyłam ją właśnie na manekinie i mi się spodobała. Jedyne co, jaki mam zarzut, to to, że to, widzicie, ta część tutaj znacznie poszerza przez tą falbankę, no ale umówmy się, to jest taki fason, że on jest po prostu taki prosty, jak kolumna, także zobaczmy ceny i skład. No to akurat nie jest chyba wyprzedaż, może jest, nie wiem, no w każdym razie kosztuje 80 zł. Tutaj macie jeszcze kod. I tutaj mamy 61 wiskozy, 38 poliestru i jeden, zdaje się, elastanu. Po drugiej stronie mi tutaj mignęło, tak. Tą sukienkę chciałam, żeby Wam po prostu pokazać, że coś takiego jest w Sinseju, takie obcisłe sukienki. To nie jest totalnie dla mnie fason. Ja się nie czuję dobrze w takich fasonach i też do mojej sylwetki to nie pasuje. I to jest taka, wydaje mi się, że bawełniana z elastanem, tak myślę, obstawiam sukienkę na szerszych ramionczkach, właśnie w takim cielistym kolorze. Są tutaj takie obcisłe sukienki, dużo różnych kolorów było tej sukienki. Ja wybrałam taki piaskowy, chłodny, nie wiem, nawet nie wiem jak to nazwać dobrze, taupe, trochę w taupe, ale cieplejszy, taka, widzicie, obcisła kiecucha do połowy łydki z rozcięciem, no nie dla mnie zdecydowanie, ale może dla kogoś. I tutaj macie kod. A tutaj ja miałam rozmiar XL i cena to jest 40 zł, zobaczymy jeszcze skład. I w składzie mamy 95 bawełny i 5 elastanu. Okej, słuchajcie, myślałam, że to jest sukienka, ale to chyba raczej nie jest sukienka, bo jest rozcięta po dwóch stronach, więc to jest taka tunika. No ale dobra, zmierzę ją po prostu do bielizny i tyle. Jest ciekawa, zwróciła moją uwagę przez taki właśnie surowy charakter tego materiału. I ona jest prześwitująca dość, myślę, ale właśnie do shortów fajnie by się sprawdziła. Nawet nie, do czarnych nie, bo mam czarne, to dziwnie by wyglądało, ale do jakichś jaśniejszych podspód, no bo nie wyobrażam sobie inaczej, no chyba, że na plażę, bo to jest coś takiego. Ma kwadratowe kieszenie, jak widzicie tutaj, i podwijane rękawki. U góry mamy kołnierzyk, ale on jest tak wysoko, co tam się dzieje, ale on jest tak wysoko, że generalnie nie przeszkadza mi, szczerze, nie przeszkadza mi to po prostu. Także coś takiego. Tutaj mamy wiązanie w pasie na taki sznureczek, ściągacz w talii. Także coś takiego. Fajne by było, gdyby to była sukienka. Bardziej by mi się podobało. W sensie, no miałoby dla mnie większy sens, bo tak. No to tak. I tutaj miałam rozmiar XL, to kosztuje 60 zł. I tutaj macie kod. Zobaczymy jeszcze skład, bo jestem ciekawa, jaki ten skład jest. Bardzo, bardzo fajny. 70 wiskoz za 30 len. I wzięłam jeszcze taką sukienkę, znowu bardziej pod Was niż pod siebie, bo tu też jest coś obcisłego, ale wydaje mi się, że nie wygląda tak źle. Znowu jest w takim chłodniejszym beżu, piaskowym beżu, nie wiem, coś w tym stylu. I jest wiązana na pasek, taka prostsza, ta już nie ma rozcięcia z przodu, tylko ma takie rozcięcia z boku, z tyłu. No z tyłu nie zobaczymy pewnie do końca, jak wygląda, tak Wam pokażę. Ale spoko, taka bazowa, całkiem bazowa, i to fajna kolorystyka, nawet na jesień też mogłaby być, więc coś takiego jeszcze chciałam Wam pokazać. I tu też miałam XL-kę, jejku, ona kosztuje 20 zł, no to rzeczywiście niedużo. Czekajcie, jaki jest kod? Aha, tu jest kod, ale popatrzcie, widzicie tą fakturę materiału, wydaje mi się, że to jest coś, co się może łatwo przemechacić niestety.
a w składzie mamy 73 poliester, 22 wiskoza i 5 elastan, czyli no taka bardziej syntetyczna. Wzięłam jeszcze taką sukienkę w takim fasonie baby doll, fajna długość, bo jest tuż przed kolano i widzicie taki fason u góry. Ona jest, tak jak mówię, czyli full syntetyczna po prostu. Tutaj mamy tą siateczkę taką, którą już nieraz widziałyśmy właśnie w Sinseju, ale bardzo ładny kwiatowy wzorek. No i pod spodem jest taka cienka podszewka. Myślę, że ta sukienka prześwituje może minimalnie, ale raczej tego nie widać, bo właśnie jest ten wzorek. Wykończenie rękawków jest takie, na gumeczce, takiej bardzo wygodnej, więc to jest też luźny fason, więc tutaj syntetyk jakoś może, wiecie, nie zabije nikogo, ale no wiadomo, że lepiej jak ten skład jest lepszy. I tutaj miałam rozmiar M, cena to jest, widzicie, 4 dyszki i kod. A składowo to jest 100 poliester na 100 poliester, czyli i podszewka, i warstwa wierzchnia. I kolejna sukienka, słuchajcie, jest taka, no byłaby w moim vibe'ie, nawet bardzo, gdyby nie te guziczki, wiadomo, i kołnierzyk, ale powiem wam, że nie wiem, gdyby mi brakowało takiej sukienki, to być może bym ją nawet wzięła jeszcze, nie wiem jaki jest skład, ale mi nie brakuje, może w ten sposób. Natomiast ładnie wygląda, bardzo ładnie, jest prosta, widzicie, z tych pasów takich materiałów. Tutaj mamy guziczki, kołnierzyk, można sobie zapiąć pod szyjkę, można sobie rozpiąć bardziej i rękawki na gumeczkach, nie są na mnie ciasne, więc spoko, bufkowane. Kolor jest, no nie mój, nie do końca może mój, ale jest bardzo ciekawy, bo to jest taki odcień beżu, który jest, ja wiem, taki trochę kawowy, czekoladowy beż, nie wiem jak to inaczej nazwać, cappuccino, cynamonowy, o może bardziej jeszcze w cynamon, w stronę cynamonu, także całkiem niegłupia sukienka, zobaczmy cenę i skład. I tutaj znowu miałam rozmiar XL, ona kosztuje 60 zł i macie kod. I popatrzcie, całkiem niegłupi skład, bo tutaj mamy większość wiskozy i 15 poliamidu. Ten materiał jest trochę taki, o widzicie to, jakby lśniący. Dobra, słuchajcie, kolejna sukienka znowu wzięta dla was, nie dla mnie, ale myślę, że też jakoś tragicznie w niej może nie wyglądam. Ona jest denimowa, z takim prostym dekoltem na szerszych ramionczkach, jest wiązana. Trochę się ścisnęłam i nie wiem, czy nie wzięłam za mojego rozmiaru, bo jest taka, tutaj się robi takie wgłębienie. Z tyłu jest taka, w ogóle możecie posłuchać fajnych rozmów tutaj o dziewczynach, które się pocieszają, w sensie pocieszają, nie jesteśmy takie stare, o sylwetkach i tak dalej, fajne jakieś laski, takie kumpelki chyba. No i ta sukienka, co sądzicie? No, chciałam wam pokazać taką prostą, denimową. Wiem, że jest dużo osób, które lubią podkreślać swoją sylwetkę, bo czemu nie? Ja natomiast, wiecie, no stawiam na troszkę inne fasony, ale sama w sobie sukienka jest moim zdaniem całkiem fajnie odszyta. I tutaj podaję wam od razu kod do tej sukienki. Fajna jest, ciekawa. Ja miałam 40 i ona kosztuje 60 zł. Tu jest, widzę, jakieś Eco Aware Denim Sinsei. Zobaczymy skład jeszcze, bo tam jest trochę elastanu, tylko ciekawe ile. I tu mamy 69 bawełny, 27 poliestru i 4 elastan. No i oczywiście nie mogłam się powstrzymać, słuchajcie, baby doll biała, ekoskórzana. Tak, coś takiego znalazłam też. Fajny fason, całkiem fajny. Długość nawet dłuższa niż ta sukienka, którą dzisiaj mam na sobie, baby doll czarna. No ale wiecie, ja mam słabość do tej ekoskóry, ale czy to ma sens w lecie coś takiego i to jeszcze w bieli, więc ten kolor taki jest mało wieczorowy, jak dla mnie oczywiście. No taka. Chciałam wam pokazać w ramach, wiecie, ciekawostki, że można ekoskórzany led, ekoskórzane sukienki letnie znaleźć. Dobra. I tutaj miałam Elkę i cena to jest 60 zł, a tutaj macie kod, poliuretan to jest, więc nie sprawdzam nawet, wiecie, składu. I kolejna sukienka okazała się kombinezonem. I to trochę za dużym niestety na mnie. A tak się ucieszyłam, że jest jedna jedyna w moim rozmiarze, bo to jest chyba 40. I wzięłam, ale tutaj ta guma nie trzyma. Ona po prostu leży na ciele. A fajnie by było, jakby troszkę tak, wiecie, jednak w to ciało, nie wiem, no była taka bardziej obcisła. Ale kombinezon fajny, hiszpankowy, żółty, z kieszeniami. Taki, o widzicie, ma taki falujący rękaw spływający. Z tyłu wygląda na tyle, na ile mogę pokazać, tak? No kurczę, nie głupi, tylko luźny tutaj troszeczkę. Ciekawa jestem, jak całkiem z tyłu by wyglądał, bo on ładnie znowu wycina sylwetkę jak na kolumnę, czyli na moją sylwetkę.
u góry jest wykończony w ten sposób. Myślę, że to jest też podobny materiał do tej sukienki takiej białej, którą tutaj mierzyłam, więc to może być też jakiś len z wiskozą, coś w tym stylu. No fajny, podoba mi się. I tutaj mamy Elkę i 60 zł i kod. A składową tu mamy 80 wiskozy, 20 len, czyli fajny składzik. I kolejna sukienka to jest taka typowa z tych syntetycznych, z falbankami na dole, tutaj z gumką w talii, luźniejszą górą, czyli coś, co ja lubię w takim beżu. Tutaj mamy te szankawki dłuższe i też na gumkach. Podoba mi się, tylko znowu mam wrażenie, że jest po prostu w tej talii jednak taka za luźna troszeczkę, także może mniejszy rozmiar byłby dobry. Wygląda w ten sposób, to jest też jakaś wyprzedaż. No ładnie wygląda, tak. Wiecie, tak wdzięcznie po prostu, nie? Tak mi się wydaje, także to jest kolejne. Spuszczę jeszcze ten rękaw, może mi się uda, tak jedną ręką, żeby wam pokazać, jakiej jest długości. Czekajcie, muszę na chwilkę zasłonić. Sorry. Taki jest rękaw i on jest troszeczkę bardziej prześwitujący niż cała reszta. Podoba mi się ta sukienka, fajna jest, no, bardzo fajna. Tak, i tutaj miałam Elkę i ona kosztuje 60 zł na wyprzedaży. Tu mamy kod. I składowo to jest 100% poliester, tak jak myślałam, na 100% poliestru, czyli podszewka jest poliestrowa i ta wierzchnia warstwa też. I kolejna sukienka, no też taka baby doll, widzicie, tutaj mamy odcięcie niby na wysokości talii, ale to wszystko jest szerokie. Spodobało mi się ze względu na kolor, ma okrągły dekolcik, o zobaczymy od razu cenę, 40 zł i ja mam M-kę, zaraz wam kod pokażę w inną stronę, żebyście go dobrze widziały. Tu ma wiązane rękawki, troszkę te gumeczki są ciasne. Spodobało mi się właśnie ze względu na ten kolor, na ten motyw kwiatowy. Długość też jest fajna, widzicie, bo jest taka przed kolano, mamy pod spodem podszewkę taką fioletową i to już nie jest siateczka, tylko to jest taki normalny, pewnie poliestrowy, taki typowy dla takich sukienek materiał. Także też całkiem fajna, co sądzicie? W ogóle ta kolorystyka bardzo mi się podoba. Ten odcień fioletu-różu, także taka i czekajcie, jaki to był rozmiar? M, tak. Dobra, zobaczmy w takim razie skład i kod wam pokażę. Oto kod. Ok. I składowo znowu mamy 100% poliestru na 100% poliestru i podszewka i warstwa wierzchnia. I jeszcze taka sukienka, widzicie, też z tych szerszych, ta jest już prawie w kolano, też beżowa. Dużo jest właśnie takich cielistych sukienek. Myślę, że to jest spoko, bo to jest kolor dosyć taki, wiecie, który będzie trendowy, więc pod kątem nawet jesieni wczesnej można by nosić. I mam taką sukienkę z bufkami i ona jest, wydaje mi się, bawełniana. Materiał jest taki koszulowy, ale wydaje mi się, że nie jest prześwitująca, tym bardziej, że jest szeroka. Nie ma kieszeni, coś takiego, ale wziąłem też ze względu na to, żeby wam powiedzieć, że takie sukienki są niepraktyczne, ponieważ sama takich kilka posiadam. Dlatego, że tu, gdzie są te marszczenia, to się trzeba narobić, żeby to wyprasować. Zwłaszcza te bufki, to jest takie wkurzające, wiecie, męczące prasowanie po prostu. No ale, no nie wiem, mi się takie podobają, więc jakoś tak się, wiecie, męczę, ale chodzę. Ale tak mówię, że może ktoś na przykład się napalić, a nie brać tego pod uwagę. Wierzcie mi, prasowanie tego nie jest fajne. I tutaj miałam znowu Elkę i ona kosztuje też 60 zł. Sprawdźmy teraz skład, czy się pomyliłam, że to jest jakaś bawełna 100%, czy nie. Tak, 100% koszulowej, sztywnej bawełny. Aha, jeszcze kod wam pokażę, jakby co. I słuchajcie, ostatnia sukienka też się okazała kombinezonem, nie wiem jak ja to zrobiłam. I coś mi się kojarzy, że ja go już mogłam mierzyć nawet. W każdym razie, tak mi się wydaje, że już go mierzyłam. W każdym razie jest taki, widzicie, z kieszeniami tutaj na biuście, zapinany na zamek, więc można sobie, wiecie, dekolt powiększyć, żeby wyglądało to trochę lżej i ma takie kieszenie. Zobaczmy, czy prześwituje. Trochę prześwituje, no jest biały, więc to się często zdarza. Taki w stylu cargo. Ale mierzyłam go, czy nie mierzyłam w którymś z filmów? Wydaje mi się, że tak. No i zaraz wam pokażę jeszcze metkę i kod. I tutaj rozmiar L, 60 zł, kod. A składowo wiskoza z poliestrem. I to by było na tyle, słuchajcie.
to są te sukienki, które ja wypatrzyłam, które były w rozmiarach takich, wiecie, dostępnych dla mnie. Dużo widziałyście, brałam w XLC, jakieś tam miałam w MC. No, rozmiarówka jest w Sinseju troszkę taka, wiecie, bardziej młodzieżowa, więc ja biorę jeszcze większe rozmiary niż zwykle. Tak, i to by było na tyle. Coś fajnego znalazłyście w tym filmie dla siebie? Mam nadzieję, że tak. Ja nic nie biorę z tego, bo to bardziej miał być przegląd dla Was niż dla mnie. Ja sukienki mam, także to by było na tyle. Zastanawiam się trochę nad tym kombinezonem, bo jest bardzo ciekawy moim zdaniem. Tylko nie wiem, jak on by z tyłu wyglądał i czy nie byłby za bardzo prześwitujący, ale myślę, że na razie sobie odpuszczę. Już jestem też trochę zmęczona, już mi się nie chce myśleć. Tak, jeżeli Wam się podobało, kciuk w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!